No dobra, to zaczynamy. Powodzonka. Powodzenia. Aha, to ja się mutuję. No, dobrze by było. Mamy Dobra. to. Lecimy. O, moi Nie, nie, drodzy. nie. Jezu, presję streama wyłączyłam. Wyłącz ten, tylko mikro. A nie, no nie wyłączę, będę sobie gadać. No i czekajcie. Trudne do zrobienia. No i co się dzieje? Kto to był? Chyba. W nawigacji chyba. I wydaje mi się, że to jest Kurde, Mr. czekaj. Czajko. Bo bieg, nie Chciałeś nawigacji? Gdzie byłeś, kolec? Ja muszę mapę Łukaszek. włączyć. A W Luki nie nawigacji. był przypadkiem. Gdzie to ciało było? Gdzie jest nawigacja? Po prawej. Zanim Tak, szedł. prawej. Zanim szedł kojot. A wcześniej chyba Krychę minąłem, albo Kole. Ja nie zdążyłem nawet wejść do nawigacji. Bo A się gdzie zgasło poszedłeś, światło Kojot? i od razu poleciałem do elektryka. Mr. Ja robiłem... Jayko też tam wchodził. Ja robiłem kabelki w nawigacji i szedłem na dół tak. do armor. No, nawigacji było. Czekaj, bo skoro ciało było w nawigacji, ja byłem przez chwilę nawigacji, z niej wybiegałem. Widziałem jak brązowy, tylko czy on wchodził, czy wychodził, nie jestem pewny. Ale I wiecie właściwie co, ja wam powiem nawigacji tak. wybiegałeś. Ja wam powiem jedną rzecz, że ja wychodziłem z nawigacji i minąłem. Najpierw kogoś minąłem. Kto to był? Krycha? Mi to ty? Ten śmignął niebieski, to pewnie ja. Dobra, Kojot, ale ty szedłeś za Lukim, bo wcześniej był Luki jeszcze. I wcześniej jeszcze ktoś tam był. A kto znalazł ciało? Kuba Fracek i kto był w nawigacji? Mr. Jake'a to ja widziałem. myślę, że to jest Biegał i on, bo wybiegał. on nie mógł wejść, bo ja się z nimi wszystkimi minąłem, wychodząc z nawigacji do O2 i zacząłem śmieci wyrzucać. To jak on by tam się znalazł? I nikt by go nie widział? Powiedz mi, Kojot, gdzie ty poszedłeś, jak się ze mną minąłeś? W dół? Czy na prawie tak, gdzieś? No, w dół. A Krycha, gdzie ty byłeś? Ty jak schodziłeś na dół robić w stronę nawigacji, to ja wyrzucałem śmieci po lewej stronie na początku. No, i się potem jakoś w nawigacji minęliśmy. kabelki robiłem i szedłem teraz do armory. Ja mam Robić. Pytanie I do ty Kojota. widziałeś tam gdzieś Krycha Mr. Jayko? Zanim się światła zgasiły, to tam jakieś dwie osoby były chyba w nawigacji. Nie wiem, kurde, no to... A no, Mr. Jayko, a ty? Ja gdzie, jakie jest twoje w tym alibi? korytarzu, gdzie jest między O2 a nawigacją. Też widziałem przycisk reporta, po prostu Kuba Fracek był szybszy ode mnie. Widziałem jak brązowy, ale on chyba wchodzi dopiero do nawigacji, więc też nie mógł raczej zabić. Ja mam pytanie do Kojota. Kojot, no. Gdzie ty na początku od... Emergency pobiegłeś od spawna? Na prawo? Na prawo na weaponsy zrobiłem download. Na wencie tam. Później pobiegłeś na nawigację, okej. No to. A no to byś... Aha, pobiegłeś, na pewno wentem nie przeszedłeś, żeby dziabnąć. Nie. No przecież jakbym wentem przeleciał, to bym się przyznał, co nie? Ale to ja bym go widział, bo ja byłem na weaponsa. No dobra, ale nikt nie widział, kiedy umarł Luki, tak? Czyli mógł zabić Lukiego i pójść wentami do wenców i z tego z weaponsów na przykład i z weaponsów chce powiedzieć, o ja byłem w weaponsach. Ja to obstawiam albo zielone, albo fioletowe, ale na razie możemy skipnąć, tylko mieć na nie oko. Bo on tak biegał i biegał i wybiegał. To znaczy, no biegałem, to prawda, ale... Znaczy, skipnijmy to na razie. Tak, ale... i mimo oko. No, już to macie się. Czyli Fracek był najbliżej trupa, Fracek zreportował trupa, Fracek robi set report i głosuje na Mr. Jayko. Tak, może tak Dobra. Się, ale nie musi. Zobaczymy, zobaczymy. Wiecie co, oglądałem kanał Jak na YouTube. Jak się nazywa ta mapa, ta co teraz gramy? The Skeld. The Skeld się pisze? Tak. Powiem wam, że oglądałem na YouTubie jak grać w Among Us, teoria gier. I było, że zawsze lepiej wywalać podejrzanych, bo życie crewmate'a jest o wiele mniej warte niż życie impostora, bo jest tylko dwóch impostorów, więc można się pomylić, ale lepiej zaryzykować niż zostawić kogoś. Dobra, Kola robi, bo by poszedł Kola czysty. No dobrze, fejkuję. Dobra.
O, shit. Krycha zabił niebieskiego adminia. Krycha, ty co powiesz? Co, Shibo? O nie, to ban... Kto? Co? Nie, Fracek. W adminie? Ja nie żyję. To był Fracek, on zrobił self-report. Zabił gościa Boże. W adminie roomie, zrobił self-report. Biegłem przecież do O2. Time-outa by miał, nie zdążyłbym. Jak mu łeb ukręcasz. A ma jakiegoś... Nie. To bieg, Fracek, bo ja widziałam, jak ty biegłeś do... Ma pan dowód? Ma pan dowód? Czekaj, a w pierwszej rundzie Krycha gdzie byłeś? Nie, ja mam jedno pytanie, bo... Fracek, ty biegłeś z Mr. Jayco. Gdzie? Praktycznie, czy nie? No, od elektryka na prawo i ty pobiegłeś na admin rooma, tak? Nikt za tobą nie, dobra. Nie biegłem. Kuba probiegł do góry, ja pobiegłem dołem za Jurk Queen, ponieważ... No, cię rozdzieliliście w storage'u. No, tak. Rozumiem. No. Olej, a czemu byłeś dwa razy w elektryku? Jak dwa razy? Może sprawdzać, czy wszyscy żyją. Bo coś najpierw tak robiłem... Jak zgasło światło, to byłeś w elektryku i potem nagle znowu cofnęłeś się nie do elektryku. Nie byłem w elektryku, jak zgasło światło, byłem w admin roomie. Przecież mijałeś mnie, Olej. To nie a potem ja. Przy elektryku mijałeś mnie przy drzwiach, a potem był drugi raz mnie mijałeś. Na drugim podejściu tak, na pierwszym byłem w adminie. Jak byłem włączony nie, światło, nie pobiegłem do elektryka. Biegałeś koło mnie. Pierwszym no to mówię. W sensie? Nie. W drugim był na pewno w tym. Tak, w drugim byłem i pobiegłem na kamerki. Znaczy, jak dla mnie to jest Fracek, no bo zreportował koło ciała. A, nie, daj sobie jedno pytanie zadać. Gdzie było Krycha w pierwszej rundzie, przy pierwszym killu, przy Lukim? No w pierwszej rundzie ja robiłem najpierw śmieci po prawej stronie, potem zrobiłem w nawigacji kabelki i szedłem robić shieldsy normalnie. Czyli tam na dole blisko po prawej. Blisko ciała. A faktycznie Krycha był w nawigacji. Krycha był w nawigacji, no. No ale wtedy zgasło światło i jedyne osoby... W dwójkę impostorami, bo na razie mamy dwóch impostorów. Czekaj. Ej, by go reportował kolega. Przecież z nawigacji jest węd do shieldsów. No ja jest. Na Krychę strzelał. Ale to było... No tak, ale ja to o tym, o czym mówię, to mówię, robiłem w pierwszej rundzie, bo się pytałeś o pierwszą rundę, a teraz no w tej rundzie... No tak, rundzie było też tam ciało. Korpek, dzięki za subka. Jakoś nie wywnioskowaliśmy, żebyś był w nawigacji. Nie powiedziałeś. Mi się wydawało, że był, ale nie chciałem już tego mówić, więc mi się znaczy, wydaje, że jest ja się na pewno mijałem z kimś w nawigacji, ale wtedy zgasło światło, no to tak też ciężko, żeby... Głosujcie go na Krychę i sobie... Ja jestem za Krychą, zdecydowanie. A mi Fracek, Stinky, nagle dwa trupy przy Fracku, to nie jest przypadek. No, możemy mieć na niego uwagę, ale wydaje mi się czysty. To uważajcie na mnie i tyle, no. Chyba, że wywalamy oboje, no, wtedy mam pewność. Jak dla mnie to jest Fracek, to oboje. Styk, to mówisz, do niego jest czysty, a nawet go nie widział? Który ja, to ona mówi? Powiedział, Olej. No, a. No nie wiem, no, powiem ci, Olej, ty też miałeś dziki moment. Byłeś w wędrach, a potem znowu, czy w tym ta, elektryka, byłem. Od elektryka, czyściłem. Kresy, a potem znowu. Powietrze. Na kasie też uważajcie. Dobra, bo ja muszę robić taski. Ciekawe jak to się gra bez TeamSpeaka, to musi być kiepska zabawa chyba. Ciekawe czy zrobią voice chat do tej gry. Uuu, Korpek, bogatość, dzięki za dofinansowanie, że tak powiem. Dzięki za donate'a, Korpek. Będzie na gry, chociaż powiem ci, że ostatnio jakoś tak dużo, znaczy tyle co gramy, to wszystkie klucze mamy, ale się tam zbiera na PayPalu. Będzie trzeba wydać na jakąś porządną gierę, to się to zrobi. Mamy jutro grać w tego na przykład Phantos coś tam. To myślę, że będzie akurat, bo tego, o kurde. Oho, chcę zobaczyć Olej. Ja mam pytanie do Kojota. Jak ty się znalazłeś w silnikach, jeśli do niej nie wchodziłeś? Wszedłem od lowera normalnie. Biegłem na początku reaktor, jak był meltdown. Zrobiłem odliczanie od 1 do 10 i poszedłem do tego, do security. No to tak, ja naprawiłem z Kolą, lewy... naprawiliśmy sabotaż. Jak wybiegaliśmy, tak. Ja wybiegłem na kamerki, tam stał Kuba Fracek już. I też pilnował. Nie wbiegałeś na lewą stronę, a patrzę, że wybiegłeś stamtąd. Nie no, Kojot... Bo ja zostałem tam. Kojot biegł z nami. Tak? Z Kolą na pewno i 1, 2, 3. Z Jake'em. Znaczy Robin. W trójkę biegliśmy. A w trójkę biegliście. Dobra, bo nie widziałem go, okej.
Nie, byłem pewien, że pojawi się tam Zwenta, ale jeśli mówicie, że biegł z wami na pewno i widział te co najmniej dwie osoby, to jestem uwierzony. Stanie. Czy Cyberpunka ja mam promkę kupioną, zamówioną już za 8 stówek, więc to już mam kupione. Kasie, ponieważ broniła Frac... broniła tego. Znaczy chciała zabić Fracka, ja chciałam Krychę. Zabić kogoś, ty się, ale się mieszasz w zeznaniach. Najpierw chciałam zabić, potem broniłam, nie, a potem... Nie, w sensie ale chciałaś zabić Fracka za to... Nie zabić, tylko zgłosować, ale nie, to... Ja to są po prostu przypuszczenia, spokojnie. Tak, 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 tak może być, nie? Gdy był dwa razy przy trupie i dwa razy go zgłaszał, co się to dzieje? Chyba trochę stinki, to co? Też, no, to prawda. Ale tak dwa razy zabijać i zgłaszać to jest strasznie ryzyko. A teraz zgłoszę ciebie, Olej, bo tutaj fałszywe oskarżenia na mnie ja się. Ja mam nadzieję, że ja dostanę jeszcze jakąś promkę Cyberpunka. Może dostanę, może nie dostanę, ale ja mam swoją też zamówioną. Musiałeś zweryfikować po prostu Kojota. Tak, to jest ta znana taktyka. Okej. No i na kogo głosują? Na nikogo. Ja mam tylko taką uwagę, Luki, ty się nie odzywaj na czacie, jak się nie wolno odzywać i w ogóle nie pisz na czacie, tylko na głosowym wolno, bo będziemy, kurde, straszyć banem i kopniakiem. Tylko duchy widzą, co ja piszę. Tak. Aha, dobra, no. To przepraszam cię, Luki, to wybaczam ci. Nic się nie stało. No dobra. Myślałem, że ja wie... Aha, dobra. O co chodzi? O Jezu, Kojot, weź się zeskanuj. Banuj prewencyjnie. Nie no, nie wiedziałem, że tak jest. Myślałem, że on pisze se na czacie w momencie, kiedy... Dobra, jeszcze 30 sekund. Co mi tam jeszcze zostało? Reaktor, tak? Tutaj tam ktoś przytulał w tym. 1, 2, 3... Kasia tam patrzy na kamery. Patrzcie, jak taski idą. Kurde, przerwanie. Naprawdę, na moich oczach zabiłeś i się zastanawiasz? Sam się przyznaj, bo no, możesz się sam, daj ci szansę samemu się przyznać. Co robiłeś przy kamerach, jak zmierzałeś z góry, od meda do kamer? No powiedz, co robiłeś. Jak sama mówić? No ten, kogo minęłam, niech opowie, niech się odezwie. Nie powie? No, Kola, co robiłeś teraz, powiedz mi. Dlaczego zabiłeś Wojtasa? Ja przechodziłem z górnego do dolnego. Dobra, nawet już się śmiejesz, obczajasz, już nawet nie możesz śmiechu powstrzymać. Kola zabił praktycznie na moich oczach, zobaczył, że się pojawiłam przy kamerach, miał... O nie, człowiek, zobacz, że zabiłem! Boże, nie no, jakbym zobaczył cię w kamerach, a bym zabił go, to bym się wrócił przez zreportować i na ciebie zgonił. Ale ty nie byłeś w kamerach, tylko szedłeś od reaktora górnego do w stronę kamer i w przeciągu zabiłeś biednego Wojtasa. Jeszcze no, na mnie a ty mówisz, że tam przyszłaś. Wyszła z kamer. A gdzie tak, było ciało? Chwila, gdzie było ciało? Ciało było nad kamerami w przedsionku, jak się idzie koło tego. Czekaj, bo nie tam ma. A nie mógł być Kojot, bo Kojot był w adminie. Co? Nie mówię o Kojocie, tylko mówię o Koli. Nie, nie, Kola przechodzi ale... koło fuel engine, co macie i ten wyższy Zanowy upper engine. Silnik, no. Kasia, tak, kurde, zdemaskowała typa. I stamtąd przechodził Kola. W przeciągu, jak wchodzi się do security, między dokładnie upper engine a security, zabił trupę, a ja wyszłam z kamer, patrzę, mijam Kolę, nie zreportował trupa, popatrzył, że ja idę do góry i tak ze smutną, no, tyle ci powiem. A to był, nie, nie no, był zielony, to nie był żółty? Wojtasa miałem i on jeszcze żył. To ty go musiałeś zabić najwidoczniej. Jak pytanie, mogę? Byłaś na kamerach, tak? Tak. Czyli widziałeś kto gdzie był, to widziałeś mnie gdzie byłem? Musiałbym zweryfikować, tylko że stałaś na kamerko. Widziałam, były trzy osoby na kamerze. Był Kola, był różowy i była jeszcze jedna osoba, ale miałam trzy osoby jednocześnie na kamerze. W lewej górnej była jedna osoba.
na pewno na kamerce i na dwóch pozostałych też były dwie osoby. Co, nie widzicie, że kamery się świecą? Nie widzicie, że widziałem, tylko właśnie chciałem zweryfikować, czy widziałaś mnie, gdzie były. Wiesz co, były trzy osoby na kamerze. Ciężko mi powiedzieć, kto do końca był, bo były na trzech kamerach trzy różne osoby. Ja nawet nie wiem, gdzie są kamery. Ja sobie szłam do Upper Engine, a poza tym nie wiem, nad czym się zastanawiałam. Możemy wygłosować o zabójcę? A to ja jeszcze mam takie pytanie jedno. Dlaczego jak jest alarm, to ty, Your Queen, biegniesz zawsze w przeciwną stronę? Był od 2, to ty biegniesz do silnika, był silnik, biegniesz do 2. Ja biegam tam, gdzie ja mam questy, a nie biegnę specjalnie przez pół mapy, bo szkoda mi czasu na bieganie przez całą mapę, żeby zrobić coś, skoro też tam tak jest robię. Trzy osoby na przykład. Nie wiem, dla mnie bardziej Your Queen chyba śmierdzi, tak. Ale pewnie nie jestem. Może jest kolejny ja wywalimy. No, chyba tak. Raczej dwóch impostorów nie ma. No, raczej. Ale uważaj. Chyba, że Fracek jeszcze. On jest też śmierdzący. Ładnie. No i wygraliśmy. No i elegancko, dobra. Ale nie wygramy jeszcze raz. Wszyscy zostają, czy ktoś odchodzi? Dwa sloty wolne, co się stało? Nie, dobra, są wszyscy, gramy? Kola, jak on patrzy. O, dobra. To będzie report. No to gramy. 5 sekund. No nie zauważyłem, że kamery się świecą, niestety. Ja nigdy na to nie patrzę, nawet nie wiem, gdzie one się świecą. Taka dioda na górze. No to. Moim zdaniem to jest Coyote, jako jedyny nie zrobił pierwszego questa, który zobowiązał wszystkich. Ciało jest z nawigacji. Właśnie robiłem o tym. Kto znalazł? Kto znalazł? Ja znalazłem ciało. Bo, wiesz co, z weaponsów zszedł Coyote i poszedł do Venta, wszedł do Venta i w nawigacji... Jak do Venta? Normalnie. Ale widziałeś, jak wskakiwał do Venta? Byłeś na weaponsach, z weaponsów wyszedłeś na komunikację, wszedłeś do Venta... Na kafeterię. Przepraszam, czekaj, kafeteria? Był z weaponsach... I do dołu, do admina. Widziałem, że zaraz przy Wencie. Ktoś do Venta wskakiwał, jak robiłem report. No do Venta wchodził, znaczy w Wencie był na pewno Coyot, bo Coyot... No to jak to jest Coyot, no to głosujmy na Coyota. No to znaczy lepiej... No. Ja wam powiem tak, że lepiej wywalić... Nie ma połączenia z nawigacją. Ten Vent w kafeterii nie ma połączenia z nawigacją. Ja mówię o Wencie, no ale można przejść Ventem sobie z Emergency Meeting do weaponsów na Venta, a potem z tamtego Venta później... No, można. Ale chwila. No w takim razie nawet Kasia może teraz kręcić tutaj. No właśnie, z jakimi Ventami teraz Kasia tutaj. Jest sołżliwa. O, ja byłem na kamerach. Ale to on mógł wyjść wtedy co z nad sheetami, bo ten Vent... To może wywalmy dwójkę. Jednie i Coyota wywalmy i tyle. Jedna osoba była na kamerach, bo widziałem, że się świeciły. I widziałeś, jak wchodziłem do domu. A potem halo. Tam wszedł Luke i Sołem. Ale do admina, widziałeś, ale... że wchodziłem? Ja szedłem na dół do Shieldsów. Ja byłem wszędzie. O, Soul Shield, bo teraz źle mówię. Szedłeś w nawigacji z Luke. Ale co źle mówię? W nawigacji było ciało. Kuba, widziałeś, jak Soul wbiegał do nawigacji? Luke wbiegali i biegli razem. A Soul Shield, bo przed chwilą powiedział, że ale mnie nie było w nawigacji. Ale to w sensie też nie biegał, no nie wiem, jak byłem. Ja przechodziłem obok nawigacji, ale ja tam taska nie miałem, bo sprawdziłem na tabie, że nie mam taska, więc w ogóle tam wyszedłem stamtąd. Ale obaj biegliście z Kolą do nawigacji, wyszliście obaj, a Kola jest teraz martwy. To jak wyszliśmy obaj, jak jest martwy? Ale od momentu, jak Kola umarł, to ja tam kurde zdążyłem dobiec na dół już kurde do tego, do konsu. A czy mówię wam, ciało jest zaraz przy Wencie i ktoś do Wenta. Po weaponsach, co robiłeś o Coyote po weaponsach? Poleciałem przez kafeterię i Fracek mnie widział, jak wchodzę do admina i swajpowałem kartę. I to był koniec rundy, bo ten światło zgasło. Ale ja pobiegłam do admina i ja cię nie widziałam, bo ja biegłam za tobą i w adminie cię nie widziałam. Fracka zresztą też nie widziałam. Ja się byłem na... Fracek na kamerach. A Fracek widziałeś, Kasię, że biegła za mną?
No gdzieś tam widziałem ją. Ja widziałem Kasię, ja całą rundę, znaczy gdzieś tam. Rundę byłem za Kasią, bo na coś się dziwnie zachowała, nie robiła jakby zadań, ale nie mogła zabić tego killa, ponieważ na początku stała tam przy weaponsach, potem biegła przez kafeterię do admina, więc ja nie mogła cały czas. To co, skipujemy czy głosujemy? Szybko. Nie wiem, tylko gadamy i... Nie wiem, ja sam nie wiem. Dobra, czekajcie. Spokojnie, spokojnie. To jest plan. Ten Mister Rico się za bardzo gapi na wszystkich. Tutaj idę do tego. Zanim kurde trzeba działać, bo... Dobra, ogólnie powiem wam tak, że znalazłam trupa i jak patrzyłam na adminie, to śmiesznie, bo były 4 osoby w elektryku i 2 na kamerkach. Możecie mi powiedzieć, kto był w elektryku, jak był problem ze światem? Ja byłem. Ja ostatni byłem. Chyba wyszedłem. Ja biegłem. To był, był Kojot, Pracek, kto jeszcze? Fioletowy. Myśmy byli z Lukim w Medbayu. Myśmy tam górą szli. Z Lukim w Medbayu? Kto był z Lukim w Medbayu? Ja byłem z Lukim w Medbayu. Kiedy byłeś w Medbayu? No teraz byłem w Medbayu. Medbaya się tepnąłeś wentami do kamer? Bo powiem ci szczerze, ja widziałam cię, Jasiu, 2 osoby na kamerach i 2 osoby na... Nie, ja poszedłem do reaktora i wybiegłem, tam było bardzo dużo osób, chyba 4 albo 5. I 2 osoby wlazły do security chyba, ja sobie do upper engine i tam z Lukim żeśmy wylądowali w Medbayu. Ja nie wiem, gdzie Luki był wcześniej, ale byliśmy na pewno w Medbayu. A w security tam wcześniej wchodziły, tylko ja nie wiem, bo tam były 4 osoby przy przyciskaniu tej ręki. Sprawdzić tam za Soul Shibo, ale to nie on na pewno zrobił. Ja mam pytanie, gdzie był Mr. Jayco? Na koniec, całą rundę, czy...? No teraz, 5 sekund przed tym jak... No to w elektryku. Tak, ja się znaczy, tak, ogólnie ja większość rundy przesiedziałem w elektryku, ponieważ tam był też Kojot, którego się obawiałem, więc chciałem zostać nim sam na sam, więc jakby... I teraz byłeś w elektryku i byłeś sam, tak? Teraz byłem w elektryku i to ja byłem. Elektryku na pewno byłem. Stop. Wcześniej. Były 4 osoby w elektryku, 2 na kamerkach. Kto był dokładnie w elektryku? A ty, Kasia, gdzie byłaś, powiedz mi? Właśnie, no właśnie, mi to. Bo ty wszystko. Kojot ja teraz jest czysty. To Kasia cię wracałaś. Nie, patrzyłam na stole, kto gdzie jest, więc jakby ja doskonale wiem, że 4 osoby były w elektryku i 2 były na kamerkach. Dlatego pytam się wprost, kto był na kamerkach i kto był w elektryku. Bo wymieniliście się miejscami, ktoś zamknął. Ja było z report Olej był na kamerkach, tak? Z kim jeszcze byłeś na kamerkach? Były 2 osoby. Ale nikogo nie było, czyli ktoś musiał wejść chyba do... A czekaj, gdzie było ciało? Ja byłem chwilę na kamerkach. A w ogóle gdzie było ciało? Byłaś w adminie. Tylko w pomieszczeniu z kamerkami, w sensie. Czy jest zgłoszenie, czy na początku? No, ja, czy mnie słuchacie ze zrozumieniem? Się pytam, kto był przy zgaszeniu światła w elektryku, na początku. Na początku? Ja biegłem, ale to w ogóle powiedziałeś... O Jezu, to ja nie wiem, gdzie ja byłem, jak się światło zgasiło. W ogóle światło się zgasiło. Jasiu, ale ty jesteś stinki. Znalazłeś się w medzie, byłeś przy kamerach, przechodziłeś sobie pewnie wentami i tam był trup. Potem ktoś sabotował drzwi, żeby nie dało się zobaczyć na kamerze. Nie, Kasia, ty coś ściemniasz. No właśnie, ja nawet nie wiem, gdzie był trup. Ciało na kamerkę było w security. Ja nawet nie wiem, gdzie był trup. Trup był na kamerkę. Kasia mogę potwierdzić, bo biegała.
mogą wejść. No i skąd ja się tam mogłem wziąć? Bo ja przyszedłem z mentami. Ale ja się przecież typów mijałem, nawet nie wszedłem do security. Co za... Weźcie Kasia, kurde. Kasia, ty biegłaś w drugą stronę. Sprawdźcie ją, łaźcie za nią, kurde. Do elektryka. Dobra. Ale to nie ona zrobiła tego killa na pewno. Tam Kojot biegnie z Fraskiem, którzy są stinki. Jasiu, jakim cudem znalazłeś się w medbayu, skoro poszedłeś korytarzem do Upper Engine? Co? Ja przecież ja byłem z... Z kim ja tam byłem? Z Olejem? Ze mną, tak. Kasia, kurwa! To ty jesteś! Co za ten? Weźcie na nią, wygłosujcie ją. Ale mnie próbuje wrobić. Z Olejem tam siedziałem, kurde, w medbayu normalnie wbiegłem na starcie. Się razem impostorem. Dobra, w tyłku to mam, kurde, ja głosuję na Kasię. Ale o, Jasiu, ludzie na mnie ściemniać. Przechodziłeś mentem, tak? No nie przechodziłem mentem, bo z Olejem żeśmy wbiegli. Najpierw na Kojota, najpierw na Kojota, teraz na Jasia. No, no bo movement mają dziwny, no. Olej, jaki dziwny movement? Polazłem z Olejem do medbaya odebrać próbkę. A Kasia mówi, że mnie to... Nie rozumiem olej, w ogóle, co za ściema. Olej, mamy 1002 impostorów, którzy zabili... Mówię ci, że Olej był ze mną, bo chyba też próbkę odbierał. Nawet Jurkin. Skoro jeszcze jest czasu trochę, to powiem, że właśnie movement Kasi się zgadza, więc myślę, że to nie ona była za, odpowiedzialna za poprzedni. Ale schodzicie z tematu. Kto zabił Fraskę i w tej rundzie? W tej rundzie? W tej rundzie nikt nikogo nie zabił. Przecież nikt nikogo nie zabił. Wygłosowaliśmy Fraskę? Nie. Nie, no ktoś go zabił. Za bardzo. Dobra, weźcie, kurde, dobra, mam ci woda. Ja się jesteś impostorem, powiedz mi. Kasia, dla ciebie każdy jest impostorem, nie? No bo ja gdzie widzę, ja... po mapie. Ja ledwo... Ale co ty widzisz? Ledwo się gra zaczęła i już mi mówisz, że ja kurde wentami skaczę. Nie, no fucking kidding me, przegracie to. Dobra. To sama się lubisz w tym momencie. Nie, zabiłam się, jak się mogę sama zabić, skoro... To wy jesteście pięciu impostorami? Ojojoj, luki. Co się stało? Na moich oczach nawigacji. Może to na twoich... Luki. A ja się tam minąłem przed chwilą z Lukim, rzeczywiście, i z kimś jeszcze, z dwoma ja osobami. Ja zacząłem biec do tego. Luki, nie. Ja mam jedno pytanie, Krak, gdzie byłeś? Ja... Słucham? Byłem w Admin. Czekajcie, bo nie chcę. Byłem w Admin Roomie, sprawdzamy Admin Rooma i teraz szedłem do Shieldsów, bo widziałem, patrzyłem sobie w Admin Roomie po prostu, gdzie jest jaka postać i zauważyłem, że dwie osoby były w Armor i poszedłem zobaczyć kogoś, kogo nie zabił po prostu i zgasło światło i report zaraz jest. Dobra. Wspomnę, że Luki był podejrzany. Moje zdanie. Znaczy ja się z Lukim minąłem, ale minąłem się też z Wojtasem na początku i z kimś jeszcze. Chwila, Wojtas, ty mówisz, że na 100% to Luki zabił, tak? Tak, na 100%. No jestem pewien, że ty jesteś czysty, więc no, jednego trzeba wywalić. A skąd wiesz, że on jest czysty? Właśnie. Bo go zweryfikowałem dwie rundy wcześniej. Ale w jaki sposób? Jak się weryfikuje? Ja już tego nie będę się mówić, ale ja go widziałem. Jak robił w odpowiednim momencie zadanie i progres poszedł i... A, ale to coś wiesz, jak to jest z tymi zadaniami. Możliwe, że kto inny zrobi, ale dla mnie... Ja na Wojtasa głosuję. A ja nie wiem. Ja na Wojtasa głosuję, bo to znów jakaś taka akcja typu... No to już wiemy, kto zagłosował na Wojtasa. Spokojnie. Ja będę za Wojtasem chodził i patrzył, czy on jest git, czy nie.
kończymy to. No co jest, Wojtas? Sam kurde, no. Ja za tą łażę i patrzę, co ty robisz. Co za typ w ogóle. No jest możliwe. Już jakby tak nie więc, był... Tak więc, no Wojtas, wiemy, że jesteśmy czyści ty i ja. Nie skończy się mecz, bo jeden impostor wyleciał. Dokładnie. I to był Luki. A bronił go tylko jeden osobnik z naszej czwórki. I był to niebieski. No ja nie jestem tego taki pewien, Wojtas. A jaki masz kolorniku? No biały. Biały. Jak znaczy, moja postać jest niebieska, tak mam kolornik biały. Nie no, ale jakby jest to logiczne myślenie, Olej, co mówisz, tylko czy ty jesteś 100% pewien, że on, że Wojtas jest naprawdę jest czysty? Tak, tylko ja nie wiem, z Krychą, kurde. Nie. A Krycha, a czemu Krycha? Krycha nie był podejrzany ani razu. Ale mnie tylko zastanawia Wojtas, bo ja teraz, zanim zacząłem chodzić, żeby zobaczyć, co on robi, i a on od razu tak. Podbiega Krycha do stołu i mówi, że ten. Dlatego, bo mówi, że był w Shielda, bo widział, że tam były dwie osoby. I niby widział przycisk reportu, gdzie... Nie powiedziałem, że widziałem przycisk reportu. Tego nie powiedziałem. Na pewno nie, mi się wydawało, że nie. Tak powiedziałeś. No to musiałeś się przesłyszeć, nie. Albo ktoś inny mu powiedział, że widział przycisk reportu. No to może ktoś inny przebiło, może gdzieś, nie. Ale jesteś pewien, Olej, kurde, Wojtasa na 100% tak, jesteś pewien? Nie było. Wojtasa jestem pewien już na 100%. A Krychy? Znaczy nie no, logicznym z tego wszystkiego jest to, że zagłosował Soul na kogo? Na Lukiego, tak? Ja go nie widziałem w ogóle. A nie, na Wojtasa, no właśnie. No. Wojtas, ty zagłosowałeś na Soul Shibo? Tak. A jesteś no on na mnie głosował. A ja, no, ja na Wojtasa, bo nie? Moim zdaniem ja głosuję na Wojtasa, bo on, ale ja nie wiem, czy ten Olej to dobrze kupił. On mówi, że mnie widział, więc od razu jakby dawał libi dla Lukiego. Nie wiem, dla mnie to jest podejrzane i od razu zamiast robić taski, Krycha, to... Jeśli Krycha wywalił swojego, no to... GG. No blisko było. Jak ty Jasiu zabiłeś... Prawie było. Bo nie wchodził do Venta, a ty mówisz, no on musiał... A ja ani razu do Venta nie wchodziłem. Musiał, no nie, on wszedł. No i wtedy już poleciałaś. A ja ani razu do Venta nie wchodziłem. Luki, ten kill na mnie to był bardzo duży błąd, bo ja byłem w kręgu podejrzanych. I mogłeś kogokolwiek innego zabić, nie? No ale właśnie nie miałem kogo, bo Jasiu zabił na moich oczach obok. Tam dwa ciała padły obok siebie, ja w ogóle widziałem wszystkich dookoła, mówię, jeb, oni to zauważą. No ale właśnie, może tak. No. Mogłeś krzyczeć, że to ten kojot zabił po prostu. Widziałeś czy coś. Startujemy? A było tak, że Wojtas odchodził, więc akurat myślałem, że się nie wróci, ale się wrócił jeszcze do tego. Kasia, nie mów czegoś, aha, coś startujemy. Widziałaś, ale coś takiego się nie zdarzyło. Okej, ustalmy jedną rzecz, będę mówić to, na co mam ochotę. No dobra, ale widzisz, jak mnie próbowałeś wrobić, a to była nieprawda. To więc nie próbowałem wrobić, tylko byś mordercą. Ale wentów nie używałem ani razu. Dobra. Jedziemy z próbkami. No ale jak jest, nie no, ale to było dziwne, no bo myśmy z Olejem ledwo co weszli ten, a Kasia mówi, że my, że nas ten, to takie słabe, znaczy jakby, no nie wiem, no może tak to u niej wyglądało, ale ja ewidentnie poszedłem, no tak czy siak, o kurde, oho, i co się stało? Ciało jest, jak się wychodzi z admin rooma w stronę Ale stary, wiecie co, przejść. Umówmy się tak, że nie mówmy, gdzie jest ciało, tylko nie każdy powie, gdzie był w tym czasie, bo wtedy łatwiej znaleźć tego, kto nie. Ja na przykład powiem, gdzie ja byłem. Może wybierać, jak to... Ja byłem w lower engine, szedłem z upper engine, bo tam se najpierw medbay, a później naokoło, nie? Czyli byłem po lewej. I to jest moje alibi. A reszta gdzie była? Ja byłem na elektryku chyba z 4 osobami, czy 5. Ja tak, naprawiłem. Jak ja sam naprawiłem światło teraz. Ale było bardzo dużo osób dobiegało w tym momencie. No ale to ogólnie... bo dobiegaliście, nie naprawiliście. Ja biegłem... Byliśmy w pomieszczeniu, no. Ja... ciało znajduje się, jak się wychodzi z admin rooma, w stronę storage'a, w tym przejściu, gdzie są drzwi. Okay. I tak, ja szedłem z nawigacji od strony armory i ktoś biegł przede mną, zanim zgasło światło. Znaczy w sumie jak zgasło światło, to biegł przede mną jeszcze. I kto to był? Ktoś biegł przede mną, zgasło światło i to jest no, logiczne było, że wszyscy pobiegli naprawić światło, nie?
i mi się wydaje, że ktoś, kto biegł przede mną, zabił tą osobę. Sorry, że się zapytam. Tam, gdzie się te shieldy, znaczy armory, shieldy tam, gdzie się robi, po prawej na dole. Te... A, shieldy, okej. Okay. Tam te... No. Na Weponsach ja nic nie wiem. Ja byłem na Weponsach. Byliśmy. Więc to nie mógł być nikt z nas przy tym killu. Kto był na Weponsach? Ja byłam na pewno... Kola i ja. Kola byłeś? Kola. Co? Co? To trzeci? I Kasia. Ja byłam, tak, ale ja robiłam, na webmosach strzelałam sobie. Więc jakby widziałam początek, ale leciałam się z questem. A gdzie było ciało? W ogóle mam wrażenie, że zły pomysł gdzieś tam w stronę elektryka Kojot. W ogóle Kojota nie ma na liście, chciałem zauważyć. Tak mi się wydaje, że tam... Wywaliło go po prostu. No. Sam wyskoczył. A tuś, a co z tobą, bo tak cicho siedzisz? Jeszcze tak poza tymi weaponsami. A to nie... Wiesz, ciemno było, nie? Ja skipuję, bo... Ciężko. Ja też skipuję, bo to nic nie wiem. A kto dobiegał do tego elektryka? Olej, ty mówiłeś, że ty i kto jeszcze? Tak, ja tam byłem, chyba Kojot mówił, że też tam był. Ja go w sumie nie widziałem, bo było włączone światło, ale co najmniej 3 osoby były i naprawiały elektryk. I w tym momencie był raport. Ja skipnąłem, bo nie wiem sobie. No dobra. Wszyscy się rozeszli, Kuba. Będę chodził teraz tu. Tu. Ja to powiem wam, że jak jestem impostorem, to ciężko mi cokolwiek znaleźć i zauważyć. Kola z weaponsów wyszedł. Za to się nie chce zaplunować. Tu jeszcze coś mam. Ten Mr. Jayko to skąd się to wziął? I co? Widziałam niedawno Krychę. Nie, AJ, sorry, przepraszam, Mr. Jayko, pomyliłeś. Ja mam jedno pytanie. Mr. Jayko w adminie był. Czemu nikt nie biegł naprawić światła? Ja nie wiem, bo ja myślałem, że ktoś się naprawi. Ja mam lepsze pytanie. Ja mam lepsze pytanie. Czemu Kola stał na kamerkach, po czym zbiegł na dół, przebiegł przez ciało, a później się wrócił? Do ciała? Na kamerkach był Kola. A to ciekawe, bo ja Kolę widziałem, jak z Weaponsów wybiegł i szedł gdzieś w dół do storage'u. I ja poszedłem do admina dwa questy robić. Chyba Fracek tam ze mną był. Gdzieś mnie minął. A Kola... On by w życiu na kamerkach nie... Aha, ty go widziałeś na kamerkach? Gdzie go widziałeś na kamerkach? Teraz, jakieś 10 sekund temu był przy kamerkach, bo ja wybiegałem z Medbaya. A on był? A on nie ma takiego UFA przy sobie? UFA? UFO przy sobie? No, mam UFA. No to przecież ty byłeś w kafeterii na środku. Byłem na Medbayu. To Olej jest! Głosujcie na Oleja! Dobra, ale możecie mi powiedzieć, kto łaskawie zapalił światło? Ja zapaliłem światło. Nie wiem, ale ja wam mówię, że to jest Olej i powiem wam czemu. Bo jak wyszedłem z admina... Olej, ja ci powiem, bo jak wyszedłem z admina, to widziałem to UFO Koli, że stał na środku kafeterii z tym UFO. Chyba, że ktoś jeszcze ma UFO. Ale Kola stał na pewno na security, przebiegał lewy śliczny, nie, przebiegł nie. Przez ciało, przy elektryku. Co, nie, zabijasz go. Czemu go nie zgłosiłeś? A gdzie ciało było? Dodajmy z elektrykiem na korytarzu troszeczkę po lewej. Dobra, Kuba, Olej, to bardzo się rzucasz. Nie słyszę, co kwestia, mówisz. Pobiegłem w prawo, popatrzeć, czy tam nie ma gdzieś kogoś, kto odbiega, bo ciało... Kurde, nie wiem, czy ja się nie pomyliłem teraz. I
kwestia tego, że no szukałem po prostu później na kamerkach. I olej z Medbaya wyglądał. Ty, to ktoś jeszcze ma UFO. Kurde, to ja się pomyliłem, to sorry. Kto ma jeszcze UFO? Ja mam UFO, byłem w kafeterii, tak. On mógł przejść z Medbaya i potem z Medbaya do tego, do elektrycznego pentami. Ja go widziałem na środku no kafeterii, ja widziałem UFO. Widziałem oleja, jak z Medbaya przykładowo wybiegał. Kurwa, dobra, to mógł być kola. To mógł być kola. Gdzie był trup, przepraszam? Skana? Przed elektrykiem. A to czekaj, to ty zgłosiłeś reporta, czy kliknąłeś... Kola zgłosił. Najpierw dobra, moi drodzy, ja przepraszam, to mógł być kola, olej, sorry. A później wróciłem się zgłosić. Bo ja widziałem, jak kola szedł na dole na początku, jak szedłem do admina, a później widziałem kolę w kafeterii, więc jest możliwe, że poszedł do elektryka, do security, do Medbaya i ten. Nie zgłosił go, po czym jak zobaczył, że za nim byłem, to zgłosił ciało i... No, sorry, dobra. Ja zagłosowałem na oleja, ale to jest moja pomyłka, to kola pewnie jest. On skończył w kafeterii na pewno, nie? Tylko jedno mnie zastanawia, jak kola w ogóle zgłosił coś, jak ja go widziałem w kafeterii, a ty mówisz, że gdzie go widziałeś? Mógł się zwentować. Na kamerka, a później pobiegł koło elektryka i nie zgłosił ciała. Nie ma wenta w kafeterii. Kurde, to jest dziwne. Ale nie jest Medbaya, kurde. Ja tego nie rozumiem do końca z tym UFO-em, ale no, jestem przekonany, że widziałem to UFO. Tylko, że on był jako reportujący, chyba, że on... Aha, nie, on zebrał zebranie, czy on zreportował ciało? Bo to jest podstawowe pytanie. A co to się dzieje? A tu są kamerki, dobra. O, shit! Dobra. Angielski bujaś w szorcie. Stałem na adminie i przez długi czas ktoś siedział i potem pobiegłem tam i okazało się, że to był Soul. Gdzie pobiegłeś? Do nawigacji. Okej. Okay. Miałeś kogoś w silcach, bo ja widziałam, że było jedno... W storage'u kogoś minąłem chyba, ale nie wiem kogo. Czyli ty byłeś w takim razie w nawigacji, a druga osoba, którą mijałeś w storage'u, mogła być na shieldcach. Ej, ale to jest prawie proste. Ale od prawej przybiegałeś do elektryka? Właśnie. Tylko Oleja nie było wtedy z nami w elektryku. Ja byłem w komunikacji. To całe, ja po prostu. Ale ja nie byłem, wiecie, ja nie miałem racji, bo ja nie byłem tego pewny. Your Queen, Luki i Biały byliśmy w elektryku przez dłuższą chwilę. Tak, Jacek mówi, że był na adminie. A Oleja nigdzie nie było na tym. Olej przybiegł do... do elektryka, biegł, zobaczył, że wyłączył sobie drzwi i poszedł w drugą, znaczy zamknął drzwi do elektryka i poszedł w drugim kierunku. Czekaj, ale jeszcze jedna rzecz, ponieważ olej wyrzucił kolę. No. Tak, więc on mógł ten. Tylko pytanie, czy kojot był... Kole. Kojot nie był, ale był podejrzany przez chwilę chociaż. Znaczy, kola. Tak. Olej był przez chwilę podejrzany, tak? Przeze mnie. Mhm, przez większość czasu właściwie. No. No, czyli... Mogę ci coś powiedzieć, Fracek, jeśli jest dwóch impostorów? No. Chociaż nie, to by nie było możliwe. Może sam wypadł. No to jest tak, jak jest dwóch impostorów, to tak jest wysoka szansa, że trafimy któregoś. Byliśmy we trójkę, że... Jeszcze możecie mnie zagłosować, bo ja na komunikacji robiłem ten upload danych. I dopiero wtedy wybiegałem. No, byłem, chciałem się, ale potem pobiegłeś do elektrycznego. No tak. Ale już było naprawione światło. To było ostatnie moje zadanie było. Czekaj, ale w takim razie... Bo w sumie mamy dwóch podejrzanych w takim razie. Możemy obydwo wywalić po prostu i będzie pogrzebane. No to wywalmy najpierw oleja, a potem... Znaczy... Jeśli tak chcecie, to mi to lotne, nie? Nie, bo czekaj, bo olej byłeś w nawigacji, tak czy nie? Tak, nawigacji nie. Byłem w komunikacji. I są ci przebiegał, nie komunikacja,
Wy, no tak, komunikację widziałem, jak są szybko przebiegły. Wiesz co, nikogo nie było na komunikacjach w trakcie raportu, tylko była osoba na shieldsach, bo ja widziałam... No wtedy ja byłem na storage'u już. I was mijałem. Bo wy wybiegaliście z elektryka. Ale drzwi były zamknięte, więc mogłeś zamknąć, żebyśmy nie pobiegli tam szybko. Mógł to zrobić też drugi imposter, który jest duchem. No, stawiam, że może być też Kolam możliwy, że nie był impostorem, tylko Olej nim jest. I ktoś. Mógłbyś też pojąć, bo jego wyrzuciło. Dobrze kombinują, co? Możliwe. Ja no skipuję, nie, bo... nie wiem. Jak chcecie, nie, możecie na mnie głosować. Ja na Oleja, bo ja nie wiem, dla mnie to jest taki... Widzicie, w elektryce temat chciało było nawigacji. Kręci strasznie. Proszę. Mi się podobają te maski, bo ja wiem przynajmniej, kto mnie zabił, bo tak to nawet nie pamiętam. A, ojej. GG. Olej prawidłowo, czyli to był jednak Olej, kurde. Olej. Tak, ja byłem, sorki, Olej, ale no prąd mi wywaliło na ułamek sekundy i już nie wbiłem, nie? No to musimy ostatnią, kurde, dogrywkę zrobić. Nie będzie dogrywka, będę im powtarzał. Ale... Dobra, brakuje nam jednej osoby. Dopiero poznajemy się, już. I tak kłamie. Ja się na kłamie, ja jeszcze ani razu nie skłamałem. Ja też nie, ani razu nie skłamałem. No czemu ja mam brudne spodnie, jakbym sobie kurde poplamił? Idziemy sobie z Olejem na lewo. Czekajcie, to jest reaktor? Nie, gdzie jest ten reaktor? Tu. A czekajcie, a tu co jest? Co to robi? Osiedł. Nosek Oleja wystaje. Shit. No dobra. Nawet nie wiem, gdzie dokładnie było ciałko, bo byłem na O2, sobie listki wyrzucałem i widziałem, kąd tam oka, że się... że się ten... Co? Nie, że się drzwi zamknęły w adminie, co nie? I światło zgasło. No to ja mówię, idę do admina zobaczyć, czy nie ma ciałka. No i jest ciałko. Bardzo dobra. No dobrze, a czyje to było ciało? Właśnie. Kurkwin, zielony. Nie wiem, chyba zielony. Tak, był kolor pokazany. No ja na pewno wiem, jakiś... Double kill chyba ładny nie był. Ale wiem, jak wyłączyły się drzwi na chwilę w kafeterii. Ja byłem w weaponsach wtedy, więc się wrzuciłem zobaczyć, czy nie ma ciała, bo to jest krótki cooldown w pierwszej rundzie. I widziałem przez drzwi Fracka, ale on wszedł do weaponsów i Wojtasa widziałem. Ja robiłem. Powiem wam, że ja tych rozkmin później nie czaję. Pewnie, więc nie wiem, gdzie on poszedł, więc mógł pójść do admina, mógł pójść do medbaya. Kola, a ty co robiłeś w tej rundzie? Do shieldsów poleciałem. Do shieldsów poleciałem. Na pewno. A kto był ze mną w nawigacji na koniec? Ktoś tam był? Ja byłem w nawigacji. Okej. Okay. Ja byłem na medbayu i pobiegłem na kamerki, ale nawet nie dobiegłem. Kto był przy w elektrykalu? Albo ja ktoś dobiegał, światło. Czy w storage'u? Ja naprawiłem światło w elektryku. Bo to nie jest taki bardzo świeże ciałko, tylko poleżało tak z 5-7 sekund może, 10. A skąd to wiesz? No bo widziałem, jak się zamykały drzwi, więc... No tak. Byłem w O2 i widziałem, jak się zamykają te drzwi wszystkie. A potem jak wychodziłem, to światło zgasło. No to mówię, musi być. Niezła rozkmina, idzie. No i było. No i było, i światło było się nawigacji? Stało. I światło się stało. Krycha. Krycha przybiegł do ciebie od dołu? Krycha chyba nie. Znaczy widziałem, jak wchodzi do nawigacji, zrobił tam swoje zadanie i widziałem, jak wychodzi, więc... Powiem wam, że ja podziwiam ludzi, co pamiętają to wszystko, gdzie kto był, w której rundzie. Łuki był w elektryku podobno. Ja bym nie wiedział. Ja nie jestem ani ja, ani Voltas, ani Mr. Jacko. Nie pobiegłeś, jak się spotkaliśmy w Wiponsach. Co? Pobiegłeś, jak spotkaliśmy w Wiponsach. Tu. Tu. I ktoś cię widział tam?
Chyba Krychak nie przebiegał. Nie, no... Możliwe, że to było, nie wiem. No, dla mnie Fracek trochę... Ja spytałem, bo... ciężko coś powiedzieć. A skąd ten głośnik? Kola? Czy będzie Baldur's Gate 3? Na pewno. No ja wiem, że o to chodzi, żeby zapamiętywać, tylko jak ktoś ma taką pamięć, to kurde, to jest mistrzem tej gry, a jak ktoś ma taką pamięć jak ja, to jest kurde batonem tej gry. Tyle wam powiem. Ale kurde, porobiłem tasków już? Aż jeden. Albo to może na dole i na górze ja bym go musiał zrobić. Ta gra jedyne czego uczy to kłamstwa. Nie, kilku rzeczy uczy. Mówię, oglądałem taki film na YouTubie o teorii gier i jak wgrać w ten Among Us i było tam kilka takich sensownych rzeczy powiedzianych. O Jezu, to się tak robi? O, słabo, słabo. Zresetowało mi się dwa razy. Wojtas już ma nóż wbity w głowę. W ogóle tyle milionów osób gra w tą grę. Jestem ciekaw, czy oni zarobili coś na tym, bo oni tak na komórce za darmo. Na Steamie 17 zł. Pewnie se plują w brodę, że nie więcej. Albo że nie mają, bo nie wiecie, pewnie nie ogarnęli jakiegoś systemu, nie wiem, kupowania skinów czy czegoś. A już by mogli być bogaci. Chociaż z drugiej strony pewnie i tak są. No jasu, i ktoś mi przerwał. Gdzie byłeś tam, Jayko? Słucham? Gdzie byłeś teraz? Jak ogląda się skończyła storage, biegłem do Medbaya. Gdzie byłeś do tego storage'a? Znaczy, stałem przez chwilę na kamerkach, po czym uznałem, że coś mogło się stać w Medbayu albo w adminie. Zacząłem biec w tamtym kierunku, zajrzałem do elektryka, nic tam nie było, więc zacząłem biec no, dalej do admina. I gdy to... był alarm, byłem w storage'u. To mi się wydawało, widziałem go, tak. Znalazłem ciało w elektrycznym. No to on wychodził właśnie z elektryka. Albo ktoś czekał. Najpierw widziałem, jak właśnie Coyote wychodzi. Tak, my się mieliśmy. Tak, tak, tak. I no dosłownie zajrzałem tam i zacząłem wychodzić. No minęło jakieś 5 sekund, byłem w storage'u i jest alarm, więc... Czekaj, aha, bo Krycha widziałem, że tam wchodzi. No. Ajaj. Ja minęłem tutaj ciebie w storage'u. Wojtas, gdzie byłeś? No nieźle. Kiedy Fazmorfiano? Ja mamy nie... jutro grać wieczorem. Jest w planie. A Luki? Fazmorfia. Ja się mijałem z Kolą w tym korytarzu nad Bedbayem obok Upper Engine. Halo. Kurczę, nie było mi 30 sekund, co się stało, bo musiałem rozmawiać. Mnie się jeszcze nie pytałeś, gdzie ja byłem, o dziwo, Kuba. Z Goniem? No właśnie, ja Gonią gra w jakieś planszówki, mówię, więc nie. Coś mi śmierdzi, że ty zabijesz i zgłosiłeś, no ale nie wiem. Mi też to śmierdzi. Mi śmierdzi Jayko. Bardzo, bo to było tak timingowo. Ale nie, poczekaj, nie, poczekaj, daj mi wytłumaczyć. Wychodziłeś z elektryka, prawda? Tak, zrobiłem 3 zadania i minąłeś wychodziłem. Minąłeś mnie w tym. Ty wyszedłeś? Wchodziłeś. Ja wychodziłem i od razu potem jak zobaczyłem, że tam nic nie ma, wyszedłem za tobą. I mi... A czekaj, kurde. Kogo ja mijałem przy paliwku? Ktoś stał przy paliwku. No nie minąłeś. Przy paliwku, tylko... A, dobra. No ktoś to stał, wszystko bo wiedział, mnie, że... Bo ty... No, bo Jayko, czyli... ty... Ja robiłem kabelki w storage'u tam na górze i ty zdążyłeś mnie wyminąć, bo zobaczyłem cię drugi raz. I to wystarczająco czasu było, żebyś ty w elektrykalu właśnie rąbnął Krychę i sobie ale wtedy poszedł. Ale nikogo nie było, jak wchodziłem. No, od razu wszedłem. Krycha wszedł. No, ale dla mnie to nie wiem. Nie wiem, jak dla mnie to jest self-report, ponieważ no widziałem, jak Krycha tam wchodzi, a jak... Ale to ty nie, zgłosiłeś. No, to jest self-report. A nie, musi być self-report. Nie, dobra. Prawdopodobnie Fracek skoczył wentem, ponieważ no mówię, ja wbiłem tam, nikogo nie było, wchodzi za mną Krycha, gdy ja wchodzę. I jest kill, więc... Ale po co miałby...
No właśnie nie wiem po co, ale to jest jak dla mnie self-report. Albo skipujemy, bo jeszcze jest czas. Skipujemy. Dla mnie... Jayko, dla mnie śmierci. O kurde, no to... Ola, pewnie. Nie no, Fracek jest na 100%. Czyli pewnie Fracek. No nie, nie, nie. No nie wiem, nie wiem, powiem wam. Czy to Fracek, czy to... Czy to nie Fracek. Znaczy, no wiadomo, że to nie Fracek, ale... Znaczy, nie wiadomo. Może ktoś słucha streamu. To nie wiadomo w takim razie. A może wiadomo. Teraz już jak robisz stream hunt, to już nic nie wiesz. Dobra, robimy taski. Taski, taski, taski. Ty, a tu jakiś taki... Aha, myślałem, że przycisk trzeba przycisnąć. Jezu, diament żeśmy wypuścili do kibla. Duszki, robimy questy. No właśnie. Kto zabił w elektryku wtedy? No nie, źle. Olej mnie zabił w nawigacji na samym początku i przeskoczył wentami. Nie, no jeszcze jedną. Dawaj, jeszcze jedną. Bo to już parę między sobą. Ostatnie. Jak widziałem, że jedno. Dobra, ostatnia, na szybkości. Na szybkości, ale teraz już bez zabijania, bez kłamstw, ok? Dobra, zaczynamy. A mogę bez kłamstw, ok? Bez kłamstw. Kurde, ja to zawsze mam możliwość zabicia wszystkich. Czekajcie, weaponsy, nie mam medbaya, a zrobię sobie reaktor. Nie, tu się nic nie dzieje. Kto to jest? Z Wojtasem se tu. 1, 2, 3. Kurwa. A to co to jest? Jak to działa? Aha. W życiu tego nie zapamiętam. Biedny Jasiu. Ciało jest w elektryku przy naprawie. Czekajcie, ja tylko obiad sobie przyniosę. Mamy double kill, tak, nie, mamy double killa. Ty, gdzie było? Ja zabiegałem tam właśnie, widziałem też reporta właśnie w elektryku. W elektryku, tak? W elektryku. Czyli ty dobiegałeś, tak? Olej? Olej nie żyje. Nie, Luke, dobra. Luki dobiegał i kto jeszcze? Ja. Co on zgłosił? No, Jake. Ale wiecie, że mamy double kill, raczej dwie osoby musiały być koło siebie i mogli się zrobić selfie. Dobra, czy widzieliście kogoś innego jeszcze? Musicie no, znaleźć... Nie wiadomo, gdzie ja się no nie no, światło było zgaszone. Kasia, gdzie ty byłeś? Ja byłam, przechodziłam sobie z nawigacji do Shieldsów. Tak, w nawigacji po prawej byliśmy. Był koło mnie Fracek i jeszcze jedna osoba była tam, więc jakby opowiedzcie, co działo się po drugiej stronie, bo tak. No to był double kill, czyli dwie osoby. Kto był jeszcze, czyli tak, Fracek odpada, ja odpadam, kto jeszcze odpada, kto był za nim? Ja wiem, że fajnie poszło był, tak, trzy osoby były. To się były. Zgadza, bo ja was widziałem na kamerach. I kto widział? Ja widziałem was na kamerach, więc to się zgadza. Czyli mógł przeskoczyć tak naprawdę. Mamy Mr. Jayko, Cola. Ale czekajcie, bo wy staliście w jednym miejscu jakby cały czas, czy rozdzieliliście się tam po tej prawej stronie? Nie no, chodziliśmy sobie o dwa no, nawigacje. Się byliśmy trochę. Hmm, no. Czyli jakby wszyscy jesteście na 100% pewni siebie, tak? Tak, nie było tam soul. Nie. Nie było. A widział ktoś, gdzie on biegnie na samym początku, czy... Ja widziałem Oleja przez chwilę, jak robiłem w kompsach download. I no i zginął, tak? Bo wyłączyło się światło i pobiegłem do elektryka. No powiem wam, że jak mojego gdzie ciała nie znaleźli do mocnika, nie? W elektrycznym. No jedno było w elektrycznym. To tak, się... przy naprawie świateł. A drugi, nie wiemy gdzie drugi kin. Dobra, Dwojta, co robiłeś? Ja wcześniej już nie byłem w adminie razem z Kolą. Kola może potwierdzić. A czyje to było ciało? Kola też jest impostorem, ale nie potwierdzi, bo nie ogarnął. To ja się mógł zginąć gdziekolwiek tak naprawdę. Tak. No dobra, ale to czekajcie, najpierw no to wiemy kto może być. Kola, Mr. Jayko. Wojtas, Krycha i Luki. Co, gdzie Luki ty byłeś? Bo... Czasów, tak. No ja byłem w kompsach, robiłem download, wyłączyło się światło i pobiegłem do elektryka i zacząłem przycisk report, ale Mr. Jacob pierwszy zgłosił.
widział, jak elektryka biegłeś, jakoś się widzieliście, czy tylko po prostu w elektryku się spotkaliście? Znaczy, no ja nie widziałem Luki'ego, po prostu widziałem report. Światło było zgaszone, więc no nie wiem. Aha, ale ty Luki widziałeś, Mr. Jake'u, a Mr. Jake'u cię nie widział, widziałem, tak? Tylko przycisk reportu, nie widziałem nikogo, ale skoro on zgłosił, to że był obok. Kogo widziałeś? Kto kogo widział? Cicho, cieszyła. No, musiałam się pożegnać. Wiesz co, no podejrzane to jest, kurde. Mamy dwóch bez serca, będą dziabać. No, nie bo tam kolega pewnie ma większą pole widzenia. Kto tam widział tego MJ-ku? Mr. A Wojtas chciał alibi zrobić sobie. Ciekawe, czy to jakby skumali, że on mu prosił go o alibi. Jak myślicie? Znaczy, tak mi się wydaje, że to było to. Nie wiem, czemu ludzie mają problem z tym, z tą kartą. Dobra, ja zrobię wszystko i dopiero na końcu machnę ten. To takie trudne z dźwiękami, bo to jakieś w ogóle długie jest strasznie. Oni tu wszyscy siedzą. Wojtek zabił na kamerze. Górnym O2. Kto? Co? Wojtek zabił. Co to powiada gość? Krycha naprawił tlen. No i go zabiłeś. No. A gdzie ty to niby widziałeś? A na streamie widziałem, wiesz? Na kamerę stał. A gdzie było kamery... pod O2? Nad adminem, tam gdzie się robi ten, na górne, tam gdzie są śmieci. W sensie te wyrzucasz. A od kiedy kamery sięgają? A kolego? Normalnie. Widać to normalnie. No uciekałeś pewnie i się pokazałeś na kamerze. Unlucky. Uciekałeś było, widać, od wifi. No ale to musiałbym... Ale co mogłem uciekać? No od ciała, bo zabiłeś. A zgłosiłeś ciało, bo ja nie wiem, ktoś widzi no, ciało? Zniknąłem, bo też ciało dalej niż przycisk. To tak, jak może powiedzieć, no ja też tak mogę powiedzieć, no i co z tego? Pójdź zgłosić i powiedzieć, że zgło ciało. Żadna no, argumentacja. Co robiłeś, Wojta? Że mnie sięgają. Byłem na O2 i pobiegłem na dół, później jak wyłączyliśmy. No bo ciało uciekałeś. Uciekałem. Czekajcie, bo z nami były 4 osoby w adminie teraz, więc... Tak, w adminie było 4 osób. Ja naprawiłem O2 i... Ale już wiedzą, że Kuba tak, widział ty, go byłam ja, był i jeszcze... Wojtas to potwierdził, że go widział na kamerach, czyli to nie jest Kuba. Chyba tak. Był, Mr. Jake'u był, tak, Fratek był na kamerach, bo go widziałam, czyli to musiał być Wojtas. No to tak, myślę, że jasne. Czyli olej. Ja widziałam Fratka na kamerach i on tam został. No i dobrze, kurde. Tak musiało być. Idę ten task zrobić. O, jakie dobre jedzonko sobie jem, aż mi się uszka częsą. Dobra. Miałem nie jeść na streamie, bo ludzie mówią, no ty jesz na streamie, nagranie na YouTube, jak świnia.
Tak piszecie mi w wielu komentarzach na YouTubie. Dobra, zróbmy jeszcze tego taska i będziemy śledzić. Będziemy śledzić ich. Dobra, Fracek, mówicie, że był czysty, tak? To kogo podejrzewaliśmy? Za kim łazić? Może ja na tych kamerkach sobie zawisnę mogę? Bo ja nie wiem, jak one... Aha. O kurde. No, nawet nie wiem, kto go zabił. Oni w dwójkę szli. Kola poleciał. Dobra, gdzie byłaś, Kasia? Kojot i Fracek. Elektryczny. Szcilc. Kto był w Szcilcach? Ja. Kojot. Mówcie nikami, okej? Okay? Będzie łatwiej. No, właśnie wiem. Jorkwind, ja byłam teraz na adminie, patrzyłam, kto gdzie jest. I tak, no, latały te postaci. Ktoś cię widział? Nie wiem, może jak był... Wiem, że ty wcześniej byłeś sam na security, a my wszyscy byliśmy w adminie. Ja byłem na security? No, znaczy, chyba tak. Na adminie był Luki chyba. Nie, ja do kafeterii szedłem teraz. A Luki gdzie wam zrościło? Na element B, ja potem szedłem teraz. Mówię teraz, tylko na samym początku, nie słuchasz mnie. A, tak, a tam teraz gdzie był. A to odpowiedziałam, Luki? Nie było. Gdzie ciało znalazłeś? Ciało jest w korytarzu między koło reaktora, tak? Na skrzyżowaniu. A, no bo byłem właśnie... Złoty, więc tamten przybiegał kojot do elektrycznego. Jacko bieg za mną z tak. Ja byłem w NBA. Jak się za mną. Pierwszy, no. Wyszedł kole żywego jeszcze widziałem security na kamerach, to. A. I z kimś się mijałeś? Dopiero z Frackiem w storage'u chyba to było? No. Tylko elektryka tam, no. A kto naprawił się? Ja. Okay. Bo ja właśnie, bo mi w storage'u się zamknęły drzwi, więc zobaczę elektryka, czy nie ma ciała, nie? Ja akurat zgasły światła, to instant naprawiłem. No to i poszedłem Luki potem w prawo. I kiedy były zamknięte drzwi, bo ja też chciałam przejść przez drzwi, tam był Luki i ja dobra, słuchajcie, jest jeden morderca, więc zróbmy questy po prostu. Tak, no. Trzymajmy się w bójkach i będzie spoko. Ale dobry kill, bo nie wiadomo kto. No. No nie dojdą. Nie dojdą do tego, kto zabił. A to kto zabił? O, coś się wyłączył stream. Ja chyba wiem, kto zabił. Po co on tu wchodzi? Jak nawet nie podszedł do ściany ani nic. Pa, pa, pa. Duszki, robimy questy. Sosza, albo rób questy. Ale już mam zrobiony. Komuś jeszcze questa brakuje. Moim zdaniem powinno być tak, że jednak da się te questy zrobić na 120% czy coś. Duchy, kurde, robić questy. No duszki.
Patrzcie, jak Coyote idzie. Widziałem, jak MJ-ko wychodzi z gun w adminie, ale nie miałem już guzika. Czekaj, ale kamery się dzieją, jakim cudem? Bo wchodziłem i widziałem, jak się vent poruszył. A, vent poruszył się, dobrze. A to czyli ty byłeś jednak? Znaczy ty w klasce tego? Był... Na Wojtasa? Co? A kto był wcześniej? To kto był w końcu, bo ja myślałem, że to Coyote był. MJ-ko. Wojtas i Jayko, tak? Ja klikam play again, po toaletkę skoczę. Ja nie klikam play again. Już dziękuję za grę. Czy ja mogę kliknąć i wyjść i przekażę hosta komuś? No nie będę już półtorej godziny, nie będę grał w tą grę. No lepiej iść grać. Szybka, ja się. Nie ma jednej szybki. Ciągle mnie kurde zabija ktoś na samym początku. Tacy jesteście. To trzymaj się z grupą. Łażą za mnie, ja se robię, kurde, już ty mówię, ale fajne, ten Wojtas mówi, robi ze mną zadania, a Wojtas nagle mi głowę urywa. I tyle, koniec.